Głoszę wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział Pierwszy Cywilny, w składzie tu obecnym, po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2018 roku w Krakowie, sprawy spowództwa Zbigniewa Radłowskiego oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przeciwko UFA Fiction GmbH oraz ZDF z siedzibą w Mogunci w Niemczech o ochronę dóbr osobistych. W punkcie pierwszym zobowiązuje każdego z pozwanych do umieszczenia poniższych przeprosin w 7 dni od uprawomocnienia się wyroku pomiędzy godziną 20 a 20.30 w formie wyświetlanego przez 20 sekund białego tekstu na czarnym tle o wielkości co najmniej równej wielkości napisów początkowych serialu Nasze Matki, Nasi Ojcowie o widocznym, wyboldowanym tytule ZDF i UFA Fiction przepraszają Z. Radłowskiego i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Tekst w całości powinien być odczytany przez lektora w normalnym tempie. I teraz cytuję tekst. Producenci filmu pod tytułem Nasze Matki, Nasi Ojcowie, to jest telewizja ZDF oraz firma UFA Fiction, na skutek przegranego procesu sądowego przepraszają Zbigniewa Radłowskiego oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej za naruszenie ich dóbr osobistych poprzez prezentowanie treści zawartych w filmie pod tytułem Nasze Matki, Nasi Ojcowie. Wskazany film zawiera w swojej treści nieuprawnione sugestie dotyczące rzekomego współdziałania Armii Krajowej w przeprowadzeniu Holokaustu. Nieuprawniona jest też sugestia, że wszyscy żołnierze Armii Krajowej reprezentowali postawy antysemickie i nacjonalistyczne. Przy czym napisy te powinny... Aha, tu mam. Tekst przeprosin ukazać ma się w Telewizji Polskiej, program pierwszy, w języku polskim. W Telewizji Niemieckiej, kanał ZDF, ZDF Neo, kanał SAT3 w języku niemieckim. W punkcie drugim upoważnia powodów do opublikowania w Telewizji Polskiej program pierwszy przeprosin, na jakich mowa w punkcie pierwszym, w przypadku braku publikacji w terminie przewidzianym na warunkach określonych w punkcie pierwszym wyroku. W punkcie trzecim zobowiązuje pozwanych do umieszczenia treści wyżej wymienionych przeprosin na własnych stronach internetowych w wersji niemieckiej. To jest a. www.zdfde, b. http://www.ufafiction.de na głównej stronie w odrębnej ramce o wielkości 1/4 ekranu standardową wersją liter zwyczajowo używanych w serwisach internetowych dla umieszczenia w nich wiadomości tak, aby wielkość czcionki była dostosowana do wielkości ramki. To jest ramka była w całości wypełniona oświadczeniem czcionką koloru czarnego na białym tle o tytule producent filmu Nasze Matki, Nasi Ojcowie przeprasza Polaka Z. Radłowskiego i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w taki sposób, by każdy, kto będzie korzystał w danym czasie z serwisu internetowego, mógł w pełni bezpośrednio, bez dokonywania dodatkowych czynności, zapoznać się z treścią oświadczenia oraz oby oświadczeniem tym nie kolidowały reklamy bądź inne treści odciągające uwagę od oświadczenia oraz tak, aby oświadczenie było widoczne w całości po wyświetleniu wyżej wymienionych stron internetowych przez okres 3 miesięcy w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku. W punkcie czwartym zobowiązuje pozwanych do zaniechania działań naruszających dobra osobiste powodów Zbigniewa Radłowskiego i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej poprzez umieszczenie napisów początkowych dołączonych do serialu Nasze Matki, Nasi Ojcowie wyświetlanych przed każdorazową emisją serialu, niezależnie od tego, gdzie ta emisja ma miejsce, w języku, w którym emitowany jest film, o następującej treści. Producenci filmu oświadczają, że wszystkie postaci żołnierzy Armii Krajowej wskazane w filmie są fikcyjne i jakiekolwiek podobieństwo do postaci prawdziwych jest niezamierzone. Niemcy okupowali Polskę w latach 1939-1945, prowadząc politykę eksterminacji Polaków i Żydów. Żołnierze Armii Krajowej w zdecydowanej większości pomagali Żydom, chronili ich i ukrywali, pomimo groźby utraty życia jako jedynej kary przewidzianej przez niemieckiego okupanta. W ten sposób zginęły tysiące Polaków, w tym żołnierze Armii Krajowej. Instytut Yad Vashem najwięcej tytułów sprawiedliwych wśród narodów świata przyznał Polakom, w tym żołnierzom Armii Krajowej. Proszę Państwa, ja bardzo prosiłem o spokój, jeszcze nie powiedziałem całego wyroku, jeszcze nie było ustnego uzasadnienia. Przy czym napisy te powinny być zaprezentowane w następujący sposób. Podpunkt A. Czcionka i wielkość taka sama jak czcionka i wielkość liter prezentująca nazwiska aktorów i białe litery na czarnym tle. Podpunkt B. Każde zdanie powinno być wyświetlane oddzielnie, po czym wygaszane na takiej samej zasadzie jak prezentowane są napisy początkowe. Punkt 5 wyroku. Zasądza od pozwanych UFA Fiction GmbH oraz ZDF z siedzibą w Moguncji, Insolidu,
kwotę 20 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dobra osobistego powoda Zbigniewa Radłowskiego. W punkcie 7. Zasądza od pozwanych na rzecz powoda Zbigniewa Radłowskiego kwotę 3670 zł i 20 groszy tytułem zwrotu kosztów postępowania. W punkcie 8. Zasądza od pozwanych na rzecz powoda Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej kwotę 300 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. W punkcie 9. Odstępuje od obciążenia powodów Zbigniewa Radłowskiego i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej kosztami postępowania innymi niż uiszczona opłata od pozwu. W punkcie 6, o ile pamiętam, napisałem, nie wiem, czy przeczytałem, w punkcie 6 było oddalenie powództwa pozostałej części do wszystkich Państwa dotarło. Wsiądźcie Państwo w spokoju.